Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Obecnie przejdziemy do części drugiej, teraźniejszej prawdy. Część ta mówi nam, co to jest grzech. Poprzedni wykład mówił o tym, że grzech jest grzechem, że nie możemy w żaden sposób wybielać ani redefiniować grzechu. Grzech jest grzechem. A obecnie będziemy omawiali, co to jest grzech. Co to jest grzech? Mamy tutaj biblijną definicję grzechu zapisaną w pierwszym liście Jana, 4, rozdział 3, wiersz. W dwóch różnych przekładach, w Biblii Tysiąclecia i w Biblii Warszawskiej. Każdy, kto grzeszy, dopuszcza się bezprawia, ponieważ grzech jest bezprawiem. Każdy, kto popełnia grzech i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Tak więc definicja grzechu jest bardzo prosta. Grzech jest to przekroczenie boskiego prawa. Jest to złamanie boskiego prawa. W pierwszej księdze Samuela, 15 rozdział, 24 wiersz, czytamy: popełniłem grzech, przekroczyłem nakaz Pana. Księga Jeremiasza, 40 rozdział, 3 wiersz. Zgrzeszyliśmy bowiem przeciwko Panu, nie słuchaliśmy Jego głosu i dlatego spotkał was taki los. To jest definicja grzechu. Grzech jest to przekroczenie Bożego prawa. I nie można zmieniać tej definicji, dawać swoją własną definicję, tworzyć fałszywe definicje grzechu. Mamy tu definicję prosto od Boga w natchnieniu Ducha Świętego. Tak więc powtórzmy sobie jeszcze raz, co to jest grzech. Grzech jest to przekroczenie nakazu Pana Boga. Grzech jest to złamanie boskiego prawa, czyli zakonu. Grzech jest to sprzeciwienie się głosowi Pana Boga. Należy pamiętać, że jedynie Pan Bóg określa, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Bóg jest suwerenem, Bóg jest prawodawcą, jest najwyższym sędzią i On ma jedyne prawo do określenia tego, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Człowiek oczywiście jest stworzeniem na obraz i podobieństwo Boże i tutaj człowiek nie ma żadnego autorytetu wypowiadania się w tych sprawach. Bóg stworzył świat, Bóg wprowadził prawa na tym świecie, prawa fizyczne, prawa następnie moralne i On jest tutaj najwyższym suwerenem. Obecnie zapoznamy się z boskim prawem, jak one szczegółowo wyglądają. Jeżeli mówimy prawo Pana Boga, to w pierwszej kolejności przychodzi nam na myśl dekalog, uroczyste ogłoszenie dekalogu, które miało miejsce na górze Synaj, kiedy to Bóg w sposób cudowny wyprowadził naród izraelski z Egiptu, z domu niewoli, przyprowadził ich pod górę Synaj i tam uroczyście ogłosił 10 przykazań. Następnie te 10 przykazań zostały wręczone Mojżeszowi, to jest zdjęcie po prawej stronie. Te przykazania były napisane palcem samego Boga. Człowiek nie spisał tych przykazań, jedynie Bóg sam osobiście spisał te przykazania. I następnie te 10 przykazań spisanych przez samego Boga zostało w sposób uroczysty przekazane
narodowi izraelskiemu. Oczywiście ominę tutaj te wszystkie szczegóły, które były związane z tym przekazaniem, następnie wszelkie szczegóły, które dodatkowe były, prawa ceremonialne, prawa cywilne, prawa karne, to mamy całe księgi, druga Mojżeszowa, trzecia, czwarta i piąta księga Mojżeszowa, gdzie bardzo szczegółowo są opisane te dodatkowe przepisy, które oprócz tego, co zostało w sposób cudowny przez Boga napisane na tablicach kamiennych, były jeszcze dodatkowe przykazania. Ale koncentrujemy się przede wszystkim na prawie moralnym. Prawie, które określa, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Obecnie przejdę do treści 10 przykazań. Na pierwszym slajdzie jest pierwsza część prawa Pana Boga. Są to przepisy, są to 4 przykazania, które dotyczą się wyłącznie relacji między człowiekiem a Bogiem. Mianowicie, a Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł: Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze i na ziemi w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga Twego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Gdyż w 6 dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a 7 dnia odpoczął. Dlatego Pan pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Obecnie przeczytam 2 część przykazań z dekalogu biblijnego. Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały dni twoje na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. To są słowa boskiego dekalogu, które określają, jaka powinna być moralność człowieka i co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Kiedy Jezus Chrystus, jednorodzony Syn Boży, był na tej ziemi, na naszej ziemi, różni uczeni w piśmie przychodzili do Niego i zadawali Mu różne pytania. Oczywiście Izraelici bardzo wywyższali prawo Boże i zastanawiali się, które jest najważniejsze przykazanie, które są mniej ważne, które przestrzegając szanujemy bardziej Boga, a które mniej. I w jednym momencie w Ewangelii Mateusza 22 jest opisana scena, kiedy to przyszli uczeni w Piśmie Świętym i zadali Chrystusowi oto takie pytanie. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on, czyli Jezus, mu odpowiedział.
Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, a drugie podobne temu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Oczywiście Chrystus miał na myśli to, że przykazania nie są martwą literą, że przykazania Boże nie możemy wypełniać czysto ceremonialnie czy tak bezwiednie, ale przez przykazania, wypełnianie przykazania, mamy więź z Bogiem. Więź z Bogiem, która polega na miłości, gdyż Bóg jest miłością. I to, co Bóg przekazuje nam, jest wypływem boskiej miłości. Albowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bóg nie zmienił przykazań, ale dał swojego Syna, aby nam dać życie wieczne. Dlatego też Bóg, pokazując nam swoją wielką miłość w swoim postępowaniu, chce, abyśmy tę Jego miłość odzwierciedlali w naszym życiu. Odzwierciedlamy przez wypełnianie boskich przykazań. Cały dekalog opiera się, całe Pismo Święte, cała moralność, całe chrześcijaństwo, byśmy powiedzieli, wiara w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego opiera się na miłości. Jest sławny hymn o miłości apostoła Pawła, który mówi, że jeżeli nie masz miłości, jeżeli bez miłości to wszystko czynisz, to jest bezwartościowe. Jest konkretne uczucie, wielkie uczucie do naszego Stwórcy i do bliźniego. Pan Bóg, przekazując Mojżeszowi 10 przykazań na dwóch tablicach kamiennych, po to je przekazał, aby one były tak zapisane, jak są zapisane przez samego Boga. Nie zostały one podane w sposób ustny, ale w sposób zapisany, gdyż słowo zapisane jeszcze na kamieniu, to ono trwa, no, byśmy powiedzieli, na wieki. Tak samo jak na piramidach, różnego rodzaju pisma klinowe. Może to, co jest zapisane na papirusie, może ulec zniszczeniu, ale to, co na kamieniu było zapisane, to naprawdę trwa wiecznie. Uważny czytelnik Pisma Świętego i katechizmu od razu zauważy, że są gigantyczne różnice między wersją dekalogu katechizmowego a wersją dekalogu tej, które mamy zapisane w Piśmie Świętym, którą Bóg ogłosił uroczyście na górze Synaj. Oczywiście zdecydowana większość ludzi wybiera tą wersję katechizmową, ale musimy przyznać, że to, co jest w katechizmie zapisane, to jest zapisane ręką ludzką. To zapisał człowiek. Poobcinał pewne wersety. Oczywiście tej wersji katechizmowej nie ma w Piśmie Świętym, bo no, jeszcze nikt się taki nie znalazł, odważny z ludzi, który by wymazał dekalog, który jest zapisany w II Księdze Mojżeszowej, 20 rozdział, i zastąpił go wersją katechizmową. No, chwała Bogu, że Bóg czuwa nad wiernością Pisma Świętego, ale już w katechizmach, różnych książkach religijnych, już ludzie sobie pozwalają na wiele, wiele rzeczy. I tu mamy duże różnice, które w jednym z następnych spotkań będę szczegółowo omawiał. W piątej księdze Mojżeszowej, 6 rozdział, czytamy następujące słowa. I nakazał nam Pan spełniać te wszystkie przepisy,
okazywać cześć zbożną Panu Bogu naszemu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj, i będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Dlaczego wypełniamy boskie przykazania? Dlatego, aby nie grzeszyć. Mamy świadomość tego, co jest grzechem, i to określa nie człowiek w katechizmie, ale określa sam Bóg. Sam Bóg określa, i naszym zadaniem jest to, aby spełniać boskie przepisy, okazywać zbożną cześć naszemu Bogu, po to, aby nam się dobrze powodziło, abyśmy weszli do wiekuistego Królestwa Bożego, do domu Ojca. Że dołożymy starań, aby spełniać te wszystkie przykazania, które nam Bóg przekazał, nie które nam człowiek pokazuje. To jest właśnie teraźniejsza prawda. Nie to, co człowiek napisał w katechizmie, ale to, co Bóg napisał. I oczywiście zdecydowana większość chrześcijan nie jest w ogóle świadoma tego, że są dwie różne wersje dekalogu. Wybiera to, co przez swoich kapłanów, przez pastorów usłyszeli i tego się trzymają. Zadaniem moim jest przekazanie przede wszystkim pojęcia grzechu, co jest grzechem, że grzech jest to przekroczenie boskiego dekalogu, ale tego dekalogu, który mamy zapisany w drugiej księdze Mojżeszowej, 20 rozdziale. W Nowym Testamencie, w ostatniej księdze Pisma Świętego, w Apokalipsie, czyli Objawieniu Świętego Jana, mamy opisaną walkę szatana i różnych sił, które są w koalicji z szatanem, przeciwko ludziom, którzy zachowują boskie przykazania. W Objawieniu 14 rozdział, 12 wiersz czytamy. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Wytrwanie świętych. Bądź wytrwały. Przestrzegaj boskich przykazań. Nie katechizmowych, ale boskich. I żyj zgodnie z wiarą Jezusa Chrystusa. Wierz w Jezusa Chrystusa. On jest twoim Zbawicielem. Tylko i wyłącznie Jezus Chrystus. Naśladuj Jego, bo Chrystus przestrzegał Bożych przykazań. Nie popełnił żadnego grzechu. Nie był grzesznikiem. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Szatan walczy z niewiastą. Niewiasta w Piśmie Świętym jest symbolem Kościoła. Córka syjońska, tym podobny. Szatan toczy walkę. Szatanowi nie podoba się, że przestrzegasz przykazań Bożych i trwasz przy Jezusie Chrystusie. Czy szatanowi podobało się, że Adam i Ewa nie spożywali owoców z drzewa zakazanego? Ależ jemu się to bardzo nie podobało. On chciał, aby nasi pierwsi rodzice złamali boskie przykazania, które mówiło, nie będziesz z tego drzewa spożywał. I rozpoczął walkę, podstępną walkę, bardzo słodką, podstępnie podszedł ich. Nasi pierwsi rodzice złamali boskie przykazania. My nie możemy dopuścić do tego, abyśmy my obecnie łamali boskie przykazania. Stajemy po stronie szatana. Strzeżmy boskich przykazań. Tej wersji oryginalnej Księga Wyjścia, czyli Księga Exodus lub druga Księga Mojżeszowa, rozdział 20.
a On, czyli Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Duch Święty nas przekonuje, co jest grzechem. Grzech jest grzechem. Grzech jest przekroczeniem boskich przykazań. Chcesz być sprawiedliwy? Przestrzegaj boskich przykazań. Boskich, nie ludzkich przykazań. Bardziej słuchaj Boga niż człowieka, bo będzie sąd. Kolejne słowa wypowiedziane przez Jezusa Chrystusa z Nazaretu, naszego Zbawiciela. Jezus w ten sposób powiedział. To jest zapisane w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, w sławnym kazaniu na górze. Nie sądźcie, że przyszedłem zmienić prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Chrystus nie przyszedł znieść coś. Nie przyszedł, jakby powiedzieć, tak poluzować. O, teraz zmienimy przykazania. Wiemy tak samo, jak w Polsce żyjemy. Ciągle zmiana jest, zmiana konstytucji, zmiana różnych ustaw. One są niedoskonałe, trzeba je poprawiać, coś uchwalili, nagle coś ukazało się, że to jest złe, trzeba znowu jakieś poprawki wprowadzać. Bóg jest doskonałą osobą, istotą. On nie musi nic zmieniać. To, co uczynił, to, co powiedział, jest doskonałe, one trwa wiecznie. I Chrystus powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się. I trwajmy w tym wszystkim nie zmieniając. Lecz tak jak Chrystus powiedział, wypełniać. Chrystus przyszedł wypełnić, więc my wypełnijmy Boże przykazania. Następne słowo z Ewangelii Jana, 14 rozdział. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Miłość do Boga, miłość do Chrystusa wyraża się w przestrzeganiu Jego przykazań. To jest prosta sprawa. Nie można mówić Panie, Panie i łamać Boże przykazania. To jest karygodne. Obecnie omówimy cechy dekalogu. Jest ich 7 cech. W porównaniu z cechami Boga. Bóg, ogłaszając swoje 10 przykazań, które przekazał ludziom, pokazał też i swój charakter. Objawił sam siebie w tych przykazaniach. Pierwsza cecha dekalogu jest to świętość. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan, Bóg wasz. Trzecia Księga Mojżeszowa. Bóg mówi, że jest święty. Świętość Boga jest rzeczą nie do wyobrażania. Nie możemy sobie wyobrazić świętości Boga. Jest to coś, które przekracza nasze wyobrażenie. Bóg jest tak święty, że jego stosunek do grzechu my sobie nie możemy w pełni wyobrażać. Dlaczego akurat Bóg w ten sposób postępuje z grzesznikami? I teraz o prawo. Prawo samo jest bezsprzecznie święte, sprawiedliwe i dobre jest też przykazania. Te przykazania, które są w dekalogu Bożym, one są święte. Sprawiedliwe i dobre. Nie możemy powiedzieć, że któreś przykazanie jest złe. No. Ale ludzie postępują tak, aby ono było złe. Dlatego musimy je zmienić. Co się zmienia? To, co jest złe, to jest niedobre, coś przestarzałe. I ludzie, księża, duchowni, na różnych soborach, zjazda, oni doszli do wniosku, że tu trzeba poprawić. Poprawić samego Boga. Świętość. Jeżeli coś jest święte, tego już nie można poprawić. Jeżeli coś jest sprawiedliwe i dobre, to jest, tego nie można ruszać.
Druga cecha dekalogu jest sprawiedliwość. Panie, Boże Izraela, Ty jesteś sprawiedliwy. Księga Ezdrasza, 9 rozdział. Nie możemy zarzucić Bogu niesprawiedliwość. Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Jego działania są sprawiedliwe. Przy końcu świata wszyscy ludzie, i ci potępieni, i ci zbawieni, powiedzą otwarcie, że Boże sądy są sprawiedliwe. Wszystko, cokolwiek Bóg uczynił, jest sprawiedliwe. Kiedy wszystko, ludzie na samym końcu historii świata poznają. I teraz przykazania. Wszystkie Twoje przykazania są sprawiedliwe. Psalm 119. No, które przykazania są niesprawiedliwe? Wiele ludzi buntuje się, kiedy mówi, że Sejm czy jakiś organ ustawił, ogłosił jakieś ustawy, które są niesprawiedliwe, które krzywdzą pewne osoby. Oddają to do Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatela, do różnych organów, mają zastrzeżenie. No i w pewnym momencie ten organ mówi, no tak, to jest niesprawiedliwe, to jest, można powiedzieć, zachwiana równość, to trzeba zmienić. Trzecia cecha, doskonałość. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. Bóg jest istotą doskonałą. Pełnia doskonałości. Nie ma tam jakiejś niedoskonałości w istocie boskiej. Jest totalna doskonałość. Tylko do podziwu i oddanie Bogu cześć i chwały. I Bóg swoją doskonałość odbił w prawie swoim. Psalm 19 mówi, prawo Pana jest doskonałe. Więc to, co doskonałe, nie poprawia. Jeżeli coś jest doskonałe, zaczniesz to poprawiać, to zrobi się niedoskonałe. Tak więc kolejną cechą boskiego dekalogu jest doskonałość. Następnie czwarta cecha, dobro. Skosztujcie, zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. Psalm 34. Bóg jest dobry. I odczuwamy boską dobroć w naszym życiu. I tak samo dobre jest prawo. Prawo jest dobre. Pierwszy list do Tymoteusza, 1 rozdział. Ono jest dobre. Ludzie, no popatrzmy na 10 przykazań. Które z tych przykazań jest niedobre? Byśmy powiedzieli, no to jest niedobre. O, mamy zastrzeżenia. Nie, wszystkie są dobre. Gdyby ludzie przestrzegali tych 10 przykazań, no raj na ziemi. Mamy coś wspaniałego na ziemi. Piąta cecha dekalogu to prawda. Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Przysięgłem na siebie, z moich ust wyszła prawda. Księga Izajasza 45. Bóg jest prawdą. I to, co On przemawia, jest prawdą. To nie jest kłamstwo. Bóg nas nie oszukuje. Mówi prawdę. Chce naszego dobra, naszego życia, naszego zbawienia. Dlatego Jego słowa są prawdziwe. I teraz, co Pismo Święte mówi o przykazaniach? Psalm 119. Wszystkie przykazania Twoje są prawdą. To jest prawda. To nie jest kłamstwo. Nie możemy Bogu zarzucić kłamstwa w Jego przykazaniach. To są kłamliwe przykazania. Nie. To są wszystko prawdziwe. To jest prawda. Nie możemy tej prawdy zmieniać, bo jeżeli prawdę będziemy zmieniali, no to już wychodzi nam kłamstwo. Szósta cecha, wieczność. Pan to Bóg wieczny, stwórca krańców ziemi. Księga Izajasza, 40 rozdział. Bóg jest wieczny. Nie ma początku ani końca. Był, jest i będzie. My jesteśmy istotami śmiertelnymi. Nie było nas, jesteśmy i znowu w przyszłości nas nie będzie.
a Bóg będzie trwał na wieki wieczne. I teraz w psalmie 111 czytamy. Dzieła rąk Jego to wierność i sprawiedliwość. Wszystkie przykazania Jego są trwałe, ustalone na wieki, na zawsze, nadane ze słusznością i mocą. Bóg nie dał człowiekowi dekalogu po to, aby za jakiś czas go zmieniać. No to teraz się zastanowiłem, teraz zrobimy tu korektę małą, to wyrzucimy, to dodamy, tu jakiś przecinek wstawimy. Nie, to nie jest Bóg. Bóg jest taką istotą, który nie potrzebuje poprawki. Stworzył, jest ustalone na wieki wieczne. Bóg dał przykazania na wieki wieczne. Milion, miliard, biliony lat minie, a te przykazania będą ciągle aktualne. Dlatego niech żaden człowiek nie waży się atakować boskie przykazania. I siódma, ostatnia cecha boskiego dekalogu to nieodmienność. Ponieważ ja, Pan, nie odmieniam się. Księga Malachiasza, 3 rozdział. I w psalmie 111 czytamy. Nieodmienne są wszystkie przykazania Jego. Nie możemy zmienić przykazań, udoskonalić, oczywiście w cudzysłowie. One są niewzruszone. Tak, góry są niewzruszone, trwają na wieki. Tak samo i boskie przykazania są nieodmienne. Księga Izajasza, 25 rozdział, tak podaje. Panie, Tyś Bogiem moim, sławić Cię będę i wielbić Twe imię, bo dokonałeś przedziwnych zamierzeń z dawna powziętych, niezmiennych, prawdziwych. To, co Bóg w swoim umyśle postanowił, uczynił to doskonałe. Tak stworzył w 6 dniach niebo i ziemię, 7 dnia odpoczął. To wszystko było dokonane w tych 7 dniach. Bóg już po tym nie stwarzał coś nowego. No, teraz poprawimy to. Nie, to wszystko było dokonane. To jest niezmienne i prawdziwe. I tak pozostanie na wieki wieczne. I teraz przejdźmy do kolejnego zagadnienia związanego z boskim dekalogiem. Prawo Pana Boga, sąd. Co jest, kiedy przekroczymy Boże przykazania? Przekraczając Boże przykazania, popełniamy grzech. A Pismo Święte, list do Rzymian, 6 rozdział, podaje nam: zapłatą za grzech jest śmierć. To jest fundamentalna zasada, którą Bóg już ustalił w raju, kiedy powiedział pierwszym rodzicom, że kiedy zerwiesz z drzewa zakazanego, śmiercią umrzesz. Tak stało się? Tak stało się. Zapłata za grzech jest śmierć. Ten, który łamie boskie przykazanie, jest winien śmierci. Bóg nie ma jakieś tam 20 lat więzienia, 10 lat, jakieś kara grzywny i tak dalej. Bóg jest świętą istotą. Bóg jest doskonałą istotą. I On, zawierając z nami przymierze, mówi: to jest moje przykazanie. Jeżeli złamiesz Boże przykazanie, popełnisz grzech, a zapłatą za grzech jest śmierć. No i śmierć jest na świecie. My sami ludzie sprowadziliśmy na siebie tę śmierć. To nie Bóg sprowadził śmierć, to ludzie sprowadzili. Ludzie wybrali sobie drogę śmierci. Przeszli na stronę szatana. Objawienie, 22 rozdział. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Przy końcu historii świata
w on dzień ostateczny, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie w wielkiej chwale, aby oddać każdemu według jego uczynków. Zapłata moja jest ze mną. Każdemu oddam według jego uczynków. Jedni otrzymają śmierć, a drudzy życie wieczne. Oczywiście my ludzie byśmy chcieli żyć wiecznie, ale jest sposób. W jaki sposób, jak można żyć wiecznie? A to jest Boga sposób. Tak jak są boskie przykazanie, boski wyrok i boskie zbawienie. My nie możemy sobie wymyślać swoich przykazań, swoich definicji grzechów oraz swojego sposobu zbawienia. To droga prowadzi donikąd. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział. Wszak Bóg powiedział, czci ojca i matkę oraz kto złożyczy ojcu lub matce, niech poniesie śmierć. To jest jedno z Bożych przykazań, piąte przykazanie, który mówi, czci ojca twego i matkę twoją. Ale kto by nie okazywał czci swoim rodzicom, złożyczył, niech poniesie śmierć. Zapłatę za przekroczenie tego przykazania jest śmierć. Taka jest boska zasada. Zapłatą za grzech jest śmierć. Rzymian, 6 rozdział, 23 wiersz. W Księdze Objawienia, 20 rozdział, mamy to opisane. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte, również inna księga, księga żywota została otwarta, i sądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydało umarłych, którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich, i śmierć i piekło zostało wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. To jest śmierć. Zapłata za grzech jest śmierć. I chociaż opis jest bardzo smutny, wręcz przerażający, jak to ludzie będą wrzuceni do tego jeziora ognistego, gdzie będzie druga śmierć, to jednakowoż mamy tutaj pewne słowa zachęty i nadziei mówiące o księdze żywota. Jeżeli ktoś tam jest zapisany w tej księdze żywota, nie zostanie wrzucony do jeziora ognistego. To jest właśnie temat, który będziemy w następnych rozważaniach omawiali, w następnym wykładzie. Dlaczego Bóg będzie okazywał sąd? Dlaczego będzie sąd? Dlaczego więc wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w oczach Jego? Druga księga Samuela, 12 rozdział. Grzech jest przede wszystkim wzgardzeniem Boga. Poprzez grzech my gardzimy Bogiem, gardzimy Jego słowem. Czynimy Boga kłamcą. Bóg nie może sobie pozwolić na takie zachowanie istoty stworzonej przez siebie. Bóg jest zbyt poważną istotą, aby mogła sobie pozwolić, aby mógł on sobie pozwolić na takie zachowanie człowieka. Człowiek nie może się tak zachowywać. Druga księga Samuelowa, 12 rozdział. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana. Bezcześcimy Boga. Obrażamy Boga. Nasz czyn, grzech, znieważa boską istotę, doskonałą istotę, świętą istotę, którą jest nasz Stwórca, Bóg. Dlatego Bóg nie może sobie pozwolić na takie nasze postępowanie. Dlatego
odbędzie się sąd. Bóg chce ratować człowieka, daje sposób ratunku, ale bardzo poważnie podchodzi do tego. Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój plan, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. Księga Izajasza, 30 rozdział. Człowiek jest istotą przekorną, która wymyśla swoje własne plany, swoje własne przymierza w swoim własnym duchu. Tak jak już zauważyliśmy, swoje przykazania, następnie swoje sposoby zbawienia. Będziemy o tym mówili z okazji na temat reformacji. A tym samym dodają grzech do grzechu. Mnożą swoje grzechy. Bóg nie przejdzie koło takiego postępowania człowieka obojętnie. Dał przykazania nie po to, żeby człowiek gardził tymi przykazaniami. Jeżeli gardzisz przykazaniem Pana Boga, bardzo w złej pozycji się postawiłeś. Trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział. Jam jest Pan, Bóg wasz, który wyprowadziłem was z ziemi egipskiej, abyście nie zostali ich niewolnikami. Połamałem drewna waszego jarzma i sprawiłem, że wyprostowani chodzić możecie. A jeżeli nie będziecie mnie słuchać, nie będziecie wypełniać tych wszystkich przykazań, jeżeli wzgardzicie moimi ustawami oraz jeżeli będziecie odczuwali odrazę do moich praw i nie będziecie wypełniali wszystkich moich przykazań, podważając moje przymierze z wami, to i ja uczynię wam to. Nawiedzę was trwogą, wycieńczeniem i gorączką, które wyniszczą oczy i trawią życie. Daremnie będziecie siać swoje ziarno, bo zjedzą je właśnie przyjaciele, i zwrócę moje oblicze przeciwko wam i będziecie pobici przez wszystkich nieprzyjaciół. Panować będą nad wami wasi przeciwnicy i rzucicie się do ucieczki, choć nikt was nie będzie ścigał. Jest tutaj smutna sytuacja opisana, kiedy to Izraelici w swojej historii nie słuchali słowa Pana, nie wypełniali, wzgardzili, nawet odczuwali wstręt do Bożych praw, nie wypełniali Bożych przykazań, złamali przymierze z Bogiem. Po prostu uczynili Boga swoim wrogiem. Nie chcemy z Bogiem mieć nic wspólnego. Poszli do Asztarty, do Baala, tam do Belfegora i wiele innych obcych bogów zaczęli czcić, a Boga uczynili swoim nieprzyjacielem. Bóg, który jest dawcą życia, który jedynie może ich zbawić, zaczęli czcić marność nad marnościami. Bóg nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto nie wierzy w Niego, nie będzie osądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Jana 3 rozdział. Bóg posłał swojego jednorodzonego Syna na świat, aby ludzi oświecił, abyśmy czytając Jego Słowo i żyjąc w Jego duchu, w Jego wierze, przestrzegając Jego Słowa, mogli wyjść z ciemności do przeciwnej Jego światłości. To jest właśnie celem Bożego działania. Bóg nie chce od razu zatracać człowieka w jeziorze ognia i siarki. Chce go ratować, dlatego wysłał swojego Syna. Poznajmy Jego Syna, aby wrócić do Ojca. Oczywiście każdy z nas jest poddany próbie. Tak jak ten człowiek stoi na rozdrożu drogi, zastanawia się, w którym kierunku wybrać się. 5 Mojżeszowa, 30 rozdział mówi: biorę dziś
przeciwko wam na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego, słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego. Bóg nie zmusza człowieka do służby Jemu. On pokazuje mu, kładzie przed nim dwie drogi, życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Oczywiście Bóg zaleca życie, abyś żył nie tylko ty, twoje potomstwo, słuchając głosu Boga, lgnąc do Niego. Po co masz wybierać zło? Kiedy patrzymy się na historię narodu wybranego, no jakie oni przechodzili katusze? Katusze wtedy, kiedy odchodzili od Boga. Prorok Jeremiasz, on chciał, aby naród izraelski powrócił do Boga. Lecz oni trwali w uporze i dlatego była niewola babilońska. Kara boska spadła na nich za ich nieposłuszeństwo. I zalecenie końcowe do dzisiejszego tematu, co to jest grzech. Psalm 103. A łaskowość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, a Jego sprawiedliwość nad synami synów, nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza i pamiętają, by pełnić Jego przykazania. Pan w niebie tron swój ustawił, a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. Czyli Bóg jest istotą, nasz Ojciec Niebieski jest bardzo łaskawą wobec swoich czcicieli. On chce im dać życie wieczne. Chce, aby na wieki wiecznie żyli w Jego wiekuistym królestwie, w Jego domu. Ale to jest pewne warunki. Tymi warunkami jest strzegą Jego przymierza. Pamiętają, by pełnić Jego przykazania. Pamiętaj o Jego przykazaniach. Bóg panuje nad całym wszechświatem. I On chce, aby ludzie byli posłuszni Jego przykazaniom, bo one są dobre, sprawiedliwe, doskonałe, święte. Jest to coś najlepszego, co Bóg przekazał dla ludzi. Kolejny temat, trzeci z cyklu Teraźniejsza Prawda, brzmi jedynie Bóg odpuszcza grzechy, pod tytuł Zadośćuczynienie. Czyli w jaki sposób my, ludzie, możemy oczyścić się z grzechu. I tu będziemy mieli 6 kluczowych pytań. Co, dlaczego, gdzie, jak, kto, kiedy. W jaki sposób dokonać oczyszczenia z grzechów. Bo jeżeli tego nie dokonamy, to będziemy stali przed Bogiem jako grzesznicy. A nie chcemy tam stać. Grzesznicy trafią do jeziora ognia i siarki. A ludzie, którzy są oczyszczeni, będą oczyszczeni z grzechów, wejdą do wiekuistego królestwa, pomimo że kiedyś grzeszyli. Ale dokonali zadośćuczynienia, Bóg odpuścił im grzechy i oczyścił ich z grzechów. Tak więc dziękuję bardzo, zapraszam na kolejny wykład. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.